Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj będziemy mówić o Ukrainie i o tym, jak ona bywa rozwojowa. Może się tym będziemy mogli jakoś zainspirować. Na początku przypominam, że na dniach prowadzę ostatni w najbliższym czasie webinar z analizą sytuacji rynkowej, bo później muszę się zająć innymi tematami. Także zapraszam Cię do wzięcia udziału. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Jak tam klikniesz, to wyświetli Ci się takie coś. No i dzięki temu dowiesz się, jak widzę aktualną sytuację rynkową, jakie są dobre newsy z rynku, złe, niekorzystne i korzystne i jak na to wszystko zareagować. Jak donosi bithub.pl, Ukraińcy chcą mieć pomnik Satoshiego Nakamoto. W 2014 roku usunięto na placu Szewczenki w Kijowie pomnik Lenina, jak twierdzi ekipa z grupy Satoshi Nakamoto Republic. Pomnik Lenina był symbolem ostatnich stuleci, które już minęły, pozostawiając sprzeczne uczucia w sercach ludzi. Satoshi i decentralizacja społeczeństwa to nowa era i nowe możliwości. No i oczywiście nie sposób się z tym nie zgodzić i oni stwierdzili, że skoro jest wolne miejsce, no to można by tam postawić pomnik Satoshiego Nakamoto. Ciekawi mnie tylko, jak taki pomnik będzie wyglądać, jeżeli nie wiemy, kim był Satoshi Nakamoto. Co, jeżeli kiedyś, nie daj Boże, okaże się, że faktycznie Bitcoina stworzyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, bo jest jedna taka teoria spiskowa, całkiem logiczna, choć oczywiście jedna z wielu, i wtedy trzeba będzie ten pomnik przerobić, nie wiem, na może jakiegoś tajnego agenta albo coś, tak czy inaczej nie wiemy. No ale sama inicjatywa jest fajna, myślę, że... To jak to zrealizują, no to będzie na pewno jeszcze większa świadomość kryptowalutowa, bo ludzie się będą zastanawiać, będą przychodzić tam, będą czytać jakąś tablicę pamiątkową i będą się dowiadywać, czym po prostu Bitcoin jest i co to za Satoshi. Tak więc długofalowo takie inicjatywy są fajne i korzystne i oczywiście mówimy to o jednym tam pomniku w jednym kraju, natomiast takie rzeczy... To nie jest nowość i to się będzie działo częściej, na pewno w innych krajach ktoś podłapie pomysł, a trzeba pamiętać, że w Słowenii, czy w Słowacji, sorry, nie pamiętam teraz, w Słowenii, w miejscowości Krań jest rondo z Bitcoinem. Tak więc no już takie rzeczy się działy i miały miejsce w przeszłości, więc jak kiedyś będziesz przejeżdżać przez Słowenię, to zapraszam do miejscowości Krań, sobie możesz zrobić fajne selfie. Tak czy inaczej... Koncepcja jest ciekawa, oni powiedzieli, że nawet jeżeli władze się nie zgodzą na to, no bo można sobie zadać pytanie, co na to władze, natomiast jeżeli władze na to, że nie, no to oni będą szukać innego miejsca, innego miasta, wioski i tak dalej, no i w końcu to zrobią, bo ktoś się zgodzi gdzieś, bo będzie chciał mieć większy rozgłos na przykład. Także myślę, że inicjatywa nie jest zagrożona i jest jak najbardziej fajna. Jak więc widać... Obywatele w różnych krajach łączą się po to, żeby wpływać pozytywnie na świat kryptowalut. Im więcej tego typu drobnostek będzie się działo, tym większa będzie taka ogólna świadomość ludzi w temacie kryptowalut, a to jest bardzo dobre, bo prędzej czy później dzięki temu one będą mogły zyskać masową adaptację, czyli przestaną, przynajmniej te podstawowe jak Bitcoin, moim zdaniem przestaną być kiedyś narzędziem takim spekulacyjnym na zasadzie jak zarobić 20% w dobę, a zaczną być narzędziem no innym, może płatniczym, chociaż to nie do końca, ale może choćby jako te store of value, czyli przechowywanie wartości, wtedy będzie to miało większy sens. Do tego potrzebujemy zdecydowanie większej masy, bo na razie ta branża jest maluteńka i bardzo dobrze, że takie rzeczy się dzieją. Kto wie, może w Polsce też powstanie jakiś pomnik, może jakaś inna inicjatywa. My już mamy jedną dobrą inicjatywę w tym roku za sobą, kiedy protestowaliśmy pod Ministerstwem Finansów, aby nie wprowadzać absurdalnego podatku PZC. Także Polacy też potrafią i zobaczymy, może też coś fajnego wymyślą. Do usłyszenia na YouTubie. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba taka inicjatywa albo jaki macie pomysł, co moglibyśmy zrobić my jako Polacy, bo kto wie, może ktoś wystrzeli z jakimś fajnym pomysłem, może go podłapiemy i będziemy w stanie go wspólnie realizować. Czemu by nie? Napiszcie w komentarzach i do usłyszenia wkrótce na YouTubie. Zasubskrybujcie ten kanał, aby mieć wszystkie newsy na bieżąco i do zobaczenia również na najbliższym i ostatnim póki co webinarze z analizą sytuacji rynkowej. Miłego dnia, cześć!